Witajcie smakosze. Dzisiaj będę robiła buraczki na zimę w słoikach. Przepis jest bardzo prosty, bo oprócz buraczków potrzebny będzie tylko ocet i sól. A buraczki przygotowane według tego przepisu w zimie będziemy mogli wykorzystać na kilka sposobów, bo przyprawione tylko solą i octem są po prostu uniwersalne. Jeśli przepis na te buraczki Wam się spodoba, znajdziecie go w opisie pod filmikiem. Buraczki można ugotować lub upiec w piekarniku. Ja będę je gotowała. Najlepiej jest, jak buraczki są tej samej wielkości mniej więcej, ale jeśli tak się nie stało i kupiliśmy buraczki o różnej wielkości, to te większe trzeba ułożyć na dnie garnka, a mniejsze wyżej. I teraz te buraczki trzeba zalać wodą. Buraczki zalewam gorącą wodą. Mam jej trochę za mało, muszę dogotować. Woda powinna zupełnie zakryć buraczki. I teraz nakrywam pokrywką i będę te buraczki gotować mniej więcej 1,5 godziny. Po godzinie sprawdzę, jak są miękkie. Z buraczkami bywa różnie. Raz gotują się bardzo szybko, innym razem trzeba długo je gotować. Sprawdzam, czy są miękkie. No, miękkie, dały się przebić patyczkiem. Jeszcze sprawdzę te buraczki na dnie, także nie ma problemu. Więc teraz wyjmę buraczki z wody, aby wystygły. I teraz te buraczki muszą wystygnąć. Buraczki ostygły, więc teraz trzeba je obrać ze skórki. Odcinam końce i zdejmuję skórkę. Schodzi bardzo łatwo. Gdybym ścierała te buraczki na ręcznej tarce, zostawiłabym je w całości, ale będę robić to za pomocą elektrycznej maszynki, która ma mały otwór, więc przekrawam te buraczki na połowę. No i tak samo obiorę resztę buraczków. Buraczki gotowe. No i teraz trzeba je zetrzeć na tarce. Najlepiej potrzeć je na tarce o bardzo grubych oczkach. Potarte buraczki będę przerzucać do dużej miski.
buraczki potarte. No i teraz trzeba będzie te buraczki przyprawić. Miałam 3 kg buraczków, więc na tę ilość potrzebne jest 200 ml octu, czyli mniej więcej 2 trzecie takiej zwykłej szklanki i 2 łyżki soli. Ale od razu nie wrzucę całej tej ilości, wrzucę najpierw łyżkę soli i część octu. Wymieszam, posmakuję i ewentualnie doprawię. Dobrze wymieszałam. Teraz posmakuję. Jeszcze można dodać soli, ale już nie całą łyżkę, tylko tak 3/4. No i ta reszta octu może być. I teraz jeszcze raz dokładnie wymieszam. Na tym etapie można sobie doprawić te buraczki, jak kto lubi. Niektórzy dodają cukier. Ja nie dodaję, bo według mnie buraczki są same w sobie dość słodkie. Można dodać olej, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz. Ale ja te buraczki chcę mieć jako bazę, więc nie chcę ich teraz specjalnie przyprawiać. Wolę, żeby miały taki neutralny smak. Będą wtedy idealne do wszystkiego. Super. I teraz przełożę buraczki do słoików. Trzeba buraczki dociskać, aby nie było przestrzeni powietrznych. Nie nakładam do pełna, tylko mniej więcej 2 cm od brzegu słoika. No i tak samo napełnię pozostałe słoiki. Napełniłam 7 słoików. Teraz te słoiki trzeba pozakręcać. Ale zanim je zakręcę, dokładnie trzeba wytrzeć brzegi. No i teraz czeka nas pasteryzacja. Dzisiaj pasteryzować będę w piekarniku. Wstawiłam słoiki do zimnego piekarnika. Teraz ustawię temperaturę 110 stopni i grzanie góra-dół. Gdy piekarnik nagrzeje się do temperatury 110 stopni, będę pasteryzować te słoiki przez 20 minut. Właśnie wyjęłam słoiki z piekarnika. Teraz odwrócę je wszystkie do góry dnem. Nakryję je kocem i zostawię do całkowitego wystudzenia. Buraczki tarte w słoikach w zimie będą nam służyły na wiele sposobów. Ja lubię je jako dodatek do surówek, ale świetnie też smakują podsmażone z cebulką podane na ciepło. Już nie mówiąc o tym, że są świetną bazą do zupy buraczkowej, barszczu czy chłodnika. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takich buraczków i wszystkim życzę smacznego!